witam serdecznie w budynku, na który wszyscy czekaliśmy z ogromną niecierpliwością, w nowej siedzibie klinik ginekologiczno-położniczo-neonatologicznych. I nawiązując do związanej z tym miejscem nomenklatury, to był chyba najdłuższy wyczekiwany poród. Jesteśmy ośrodkiem, tutaj na Pomorzanach, gdzie w regionie najwięcej dzieci się rodzi, gdzie referencyjność naszego ośrodka jest naprawdę na najwyższym poziomie. Brakowało tej infrastruktury, żeby dzieci rodziły się w sposób godny, żeby ich było tych porodów jak najwięcej, żeby opieka medyczna nad kobietą i nad dzieckiem była rzeczywiście najwyższej próby. Dbałość o dzieci, dbałość o nowonarodzonych, dbałość o zdrowie kobiet to jest jeden z wyznaczników poziomu cywilizacyjnego kraju. Moja córka urodziła się w tym szpitalu, bloku A, więc tym A1, czyli tym pierwszym. Więc taki podwójny sentyment i jak oglądam teraz to miejsce, jakie warunki będą miały następne pokolenia, mam taką nadzieję, że moja córka urodzi tutaj w tym miejscu, więc w tym kontekście sentymentalnym, takim szczecińsko-sentymentalnym, chciałbym, żeby ten oddział właśnie w ten sposób działał.